No cześć, witajcie. Jak widzicie, wyszyłam już kielich, a także tylny płatek. To nie jest biały. Od razu Wam mówię, że ten kolor to nie jest biały. To jest, moi drodzy, to jest taki jasny błękit, bardzo jasny błękit. Dla porównania, bo to się dalej może wydawać białym, to jest biały. Różnica jest niewielka, ale jest. A ponieważ ten jeden z trzech płatków jest z tyłu, to wyszyłam go właśnie tym błękitnym. No a teraz postanowiłam zrobić ten kielich wewnętrzny, który jest zielono-biały i on ma takie plamki. I ta zieleń, jak wspominałam, jest cieplejsza od tej na liściach. W związku z powyższym wzięłam też cieplejszy kolor. I już Wam pokazuję. O! Taki. I tutaj na dole on też ma taki rysunek.
tym samym biało-błękitnym zrobię środek. Thank you.
Teraz, kochani, ja mam nawleczoną taką bardzo blado zieloną. To jest ta zielona, blada zielona, taka prawie biała. Aczkolwiek przy białym to jednak nie jest białe. I tak się zastanawiałam, miałam do wyboru albo taką seledynową, albo właśnie tę bladą zieloną, bo ten przebiśniek na tym wewnętrznym kielichu ma takie rozmycie właśnie zielonkawe i nie wiem, którym kolorem udałoby mi się to lepiej uzyskać i no ja po prostu sobie poeksperymentuję. Najwyżej mi się nie uda, najwyżej będzie to brzydko wyglądało, no ale nie chcę zostawić tego aż tak kontrastowo, bo tak nie wygląda w naturze, więc ja coś pokombinuję, a wy trzymajcie kciuki. Mi się. Ach. Igła biesi. No i tak powiem wam, że słabo wygląda ten kolor, bo go po prostu nie widać. On się kompletnie nie odróżnia. W związku z powyższym to nie ma sensu. Spróbuję ten drugi. No, siedź tu. Spróbujmy tu. Takie króciutkie ściegi na 2-3 mm. No i ten seledyn okazał się jednak bardziej pasujący. Seledyn. Ciekawe słowo. Mamy co prawda dzień o godzinę dłuższy, ale za to dosyć pochmurny.
Światło mi dzisiaj nie sprzyja, więc nie wiem, jak długo jeszcze powyszywam, ponagrywam, ale zabieram się za płatek i teraz wzięłam już taką tą czystą, czystą białą.
Kochani, z racji marnego, naprawdę marnego dzisiaj światła, ja skończę tą białą nicią. Już nie będę nawlekała innego koloru, bo chciałam jeszcze tutaj, tuż przy samym kielichu, gdzie płatek tak naprawdę wychodzi z dna kwiatowego, jeszcze zrobić tym bardzo blado zielonym kilka ścieków, ale to już nie w tym odcinku, po prostu... Jak jest tak lipne światło, to też męczą mi się oczy. I też nie widać za dobrze kolorów na nagraniu, bo matryca sobie też średnio radzi. To nie jest kamera telewizyjna, żeby nie wiadomo jakie właściwości miała. Płatek, jak widzicie, zrobiłam w całości biały. Nie bawiłam się w jakieś cienie, jakieś odblaski, bo to jest niepotrzebne komplikowanie. Moje obrazki są uproszczoną wersją natury i tego, co widać na zdjęciach. Tak więc nie przesadzam z tymi duperelami. Może jak na jesień sytuacja finansowa mi pozwoli, to zafunduję sobie, sprezentuję sobie softboxa. Myślę, że jeden w zupełności mi wystarczy. Kwestia tylko tego, gdzie ja to jeszcze postawię, bo przyznam szczerze, no za dużego lokum to ja nie mam. Ale... czas pokaże. Softbox mi się przyda również do malowania, bo te lampki, które ja mam, to takie są, no, pozostawiające wiele do życzenia. O, jak ślicznie. Ja nie będę nitki kończyła, bo... No, gdzie się tutaj zaparkuje? No. Tak się w chwili obecnej prezentuje nasz przebiśniak. Osobiście uważam, że wybór materiału w odcieniu beżowym był jak najbardziej trafny, bo bardzo ładnie podkreśla biel naszego kwiatka. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. W takim razie ja się z Wami żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za subskrypcję oraz pozytywne opinie, czyli łapki w górę. Jest mi niesamowicie miło. Mam nadzieję, że kanał będzie się rozwijał bez większych przeszkód, że będą podobały Wam się moje pomysły i moje obrazki. I bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę miłego niedzielnego popołudnia i ogólnie miłego czasu, kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.